Jadąc na dwa tygodnie pod namiot, można do bagażnika samochodu spakować wszystko, także za was prądu. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak będąc na dwutygodniowej wycieczce dookoła Skani zasilałem swoje akcesoria fotowideo, a także całą naszą elektronikę użytkową. Na testy od firmy x dostaliśmy matę solarną, przenośną stację zasilającą oraz zestaw powerbanków. Zacznijmy od maty. I powiem wprost: jeszcze nigdy żaden produkt tak pozytywnie mnie nie zaskoczył jak ta mata. Mata ma wymiary około 60 na 60 cm i waży gdzieś w okolicach 2 kg. Bez problemu zmieści się do bagażnika samochodu, ale już jadąc na przykład na trekking, rowerem, motorem, czy po prostu maszerując pieszo z ptakiem, będzie zdecydowanie zbyt duża. Matę możemy przypiąć poprzez uchwyty montażowe gdzieś wysoko, lub po prostu rozłożyć przy pomocy wbudowanych stojaków całość trwa jakieś 10 sekund. Mata posiada wbudowaną kieszeń na kable, znajdziemy tam nie tylko przewody, ale także całą jednostkę sterującą. Posiada ona wejście USB oraz USB typu C, a także przewód do zasilania stacji zasilającej. Kieszeń jest na tyle duża, że pomieści nie tylko te niezbędne przewody, które są wbudowane, ale także możecie tam spokojnie schować ładowarkę do telefonu, do aparatu, czy cokolwiek innego. I przyznam szczerze, ja przed wyjazdem nie wierzyłem, że ta mata się jakkolwiek sprawdzi. Zakładałem, że będzie do Dobrze, jeżeli utrzyma ona przeżyciu tylko telefony komórkowe. No a jakże się pomyliłem? Nagrywam ten odcinek w ostatni dzień naszego wyjazdu, żeby mieć jak najszersze spojrzenie na, na ten przedmiot, który testowałem, i muszę powiedzieć, że używając matę przez około 3 godziny dziennie, kiedy krątaliśmy się rano przy namiocie, mieliśmy codziennie wszystkie nasze urządzenia elektroniczne naładowane w 100%, tak samo jak wszystkie powerbanki i stację zasilającą. No mega, naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku. Jeżeli chodzi o cały sprzęt, który zabraliśmy, mieliśmy łącznie dwa aparaty, jeden do filmowania, jeden do zdjęć. 5 baterii, dwa telefony komórkowe, dwa zegarki z GPS-em, suszarkę do włosów, lampki do namiotu i zestaw mikrofonów, z których nagrywam teraz. Generalnie o tej macie mogę mówić w samych superlatywach. Naprawdę no, nie ma się do czego doczepić. Jedyna bardzo drobna rzecz, która gdzieś tam była lekko uciążliwa, to system mm, wpinania przewodów do gniazd USB. Z jakiegoś dziwnego powodu są one od spodu, więc gdy mata jest rozłożona, to trzeba ręką sięgnąć i robić to na ślepo. Wydaje mi się, że gdyby ten mechanizm był obrócony o 180, stopni, to wpinanie przewodów byłoby o wiele łatwiejsze, także jeżeli producencie będzie żeby drugą wersję tej maty, to polecam właśnie obrócić sobie port USB o 180 stopni. No dobra, mata to jedno, działa, gdy świeci słońce, to jak teraz, a co jeżeli zrobi się zmrok? No i tutaj przychodzi nam z pomocą stacja ładująca. Stacja jest dosyć spora, ma wymiary no, przeciętnego akumulatora samochodowego i waży również podobnie w okolicach 4 kg, także dosyć dużo. Może ona być ładowana z maty solarnej, z gniazda zapalniczki w samochodzie 12V. Volt, volt. Tak jak już mówiłem, przed wyjazdem naładowaliśmy nasze powerbanki i stację ładującą w domu i przy pomocy maty solarnej utrzymywaliśmy poziom naładowania codziennie. Podczas całego wyjazdu nie doładowywaliśmy jej z samochodu ani z gniazdka. Ładowana była tylko matą solarną. No i w tym momencie, gdy nagrywam ten odcinek, po całym wyjeździe, ma ona jakieś 95% poziomu naładowania. Natomiast gdy skończę go nagrywać, z pewnością będzie naładowana w 100%. Jeżeli ktoś chciałby ją ładować z samochodu, to polecam wcześniej zamontować sobie w bagażniku gniazdko zapalniczki. No bo jest to po prostu dosyć duże urządzenie i gdzieś tam walające się między nogami będzie na pewno niewygodne. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tej stacji, to nie ma się do czego doczepić. Tworzywo, z jakiego jest wykonana, jest mega solidne nic nie trzeszczy, nic nie odstaje a wbudowany uchwyt bardzo pewnie leży w dłoni w trakcie przenoszenia tego urządzenia. Do naszej dyspozycji mamy dwa standardowe gniazdka kontaktowe trzy porty USB oraz jeden port USB typu C. Zarówno poziom naładowania, jak i Tryb pracy urządzenia wyświetla się na cieku krystalicznym ekranie, który jest niewielki, i nawet słoneczny dzień bez problemu można odczytać wszystkie parametry, jakie są na nim wyświetlane. Jak mogliście zauważyć w poprzedniej stawce odnośnie gniazda zapalniczki, żaden ze mnie elektryk nie zna się na prądzie. Jestem prostym człowiekiem, ale gdy wpinałem matę solarną y, do stacji ładującej, to w słoneczny dzień, taki jak teraz, maksymalnie udało nam się uzyskać poziom ładowania na poziomie 95 W, co przy deklarowanych 100 W przez producenta jest według mnie wynikiem no, zdecydowanie powyżej oczekiwań. Ja spodziewałem się, że 50 W, jeżeli będzie wyświetlało się, będzie to wynik zadowalający. No a jak widać y, udało się osiągnąć praktycznie stuprocentową skuteczność ładowania deklarowaną przez producenta. Oczywiście była to wartość maksymalna, a średnio te wartości w ciągu dnia utrzymywały się na poziomie 75-90%. W zależności od tego, jak często też chciało nam się matę przestawiać względem słońca, zwłaszcza w godzinach porannych, gdy słońce szybko wznosiło się do góry i jego pozycja na horyzoncie się bardzo dynamicznie zmieniała, no to też trzeba było korygować pozycję maty, jeżeli chciało się ten poziom ładowania mieć możliwie jak najwyższy. Generalnie jednak okazało się, że jest to totalnie bez znaczenia, bo w zasadzie przez cały wyjazd Poziom energii, jaki mieliśmy, był, był na poziomie zbliżonym do 100%. I no naprawdę ciężko było nam wykorzystać energię, którą otrzymywaliśmy ze słońca. Faktem też jest, że na tym wyjeździe słońce dawało nam dosyć mocno popalić. Z 10 dni, które byliśmy tutaj na wyjeździe, 10 dni było słonecznych. Ani chwili wytchnienia, ani jednej chmurki, ani kropli deszczu. Jesteśmy zjarani przy okrutnie, co prawdopodobnie widać. Natomiast no myślę, że nawet gdyby ten poziom nasłonecznienia był odrobinę niższy, to i tak sprawdziłaby się ona w taki sposób, że tej energii spokojnie starczyłoby co najmniej dla jeszcze jednej pary osób z taką samą ilością sprzętu, jak my mieliśmy, a może nawet dałoby się zabrać ze sobą ekspres do kawy i nie bawić się rano aeropresem, tylko sobie kawkę. Stacja potrafi się zagrzać, ma wbudowany wentylator. Jeżeli ją ładujecie przez dłuższy czas, to polecam ją jednak mimo wszystko schować w cieniu albo wsunąć pod matę. No ja w tym momencie ładuję ją na pełnym słońcu, dlatego żebyście mogli ją widzieć, natomiast ten wentylatorek sobie już gdzieś tam cichutko huczy, co też pobiera troszeczkę prądu, więc na pewno sprawność ładowania troszeczkę spada. Podsumowując, dla filmowca, który jest w trasie, zestaw idealny. Codziennie mieliśmy prąd codziennie byliśmy niezależni, zależnie od tego czy spaliśmy na brzegu morza, czy piliśmy kawę gdzieś w terenie, zawsze mogliśmy taką stację sobie rozłożyć i w ciągu naprawdę kilku minut podładować poziom energii, jaka była nam niezbędna do tego, żeby robić filmy żeby robić zdjęcia. Łącznie z wyjazdu przywieźliśmy około 350 GB materiału, z czego no, większość to materiały filmowe. Korzystałem z kamery z ekranem poglądowym, więc tych baterii szło naprawdę dosyć dużo w ciągu dnia. No ale mówię, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, że coś było nienaładowane, mimo to, że przez cały wyjazd, blisko dwa tygodnie, ani razu nie skorzystaliśmy z gniazdka sieciowego, co myślę w takich okolicznościach w Skandynawii bardzo Fajnie się zgrało. Na koniec cena. Mata około 1500 zł, stacja ładująca około 2500, łącznie 4000 zł. Natomiast myślę, że żyjemy już w takich czasach, że prąd. I dostęp do prądu m, przestały być jakąś ekstrawagancją. To już jest naprawdę niezbędne do funkcjonowania, zwłaszcza jeżeli nie potrafimy oderwać się od naszych urządzeń elektronicznych, których z dnia na dzień, z roku na rok będzie nam przybywać i to zapotrzebowanie na energię będzie coraz większe. Także myślę, że inwestycja w taki zestaw naprawdę bardzo szybko może się zwrócić. Przede wszystkim podniesie Wam komfort psychiczny, jeżeli tak jak my podróżujecie. Bywacie w miejscach, gdzie nie ma regularnego dostępu do prądu, chcecie być niezależni, chcecie mieć czystą energię, to ode mnie taka pełna rekomendacja. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, nagrywam ten materiał w ostatni dzień, opuszczamy Szwecję, pakujemy nasze zabawki, wracamy do kraju. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim zestawie, czy sami też korzystacie z energii w podróży i do zobaczenia następnym razem. Pozdro!